Ojeju, to jest 115. Jest. Jest. Ups. Ty na szarpaka, mówisz ty. Cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym wam dzisiaj pokazać, co się wydarzyło w maju i na początku czerwca. Dużo prób, dużo wyjazdów, żeby złowić oczywiście tą upragnioną metrówkę. Pierwszy wyjazd całkowicie nieudany. Jest drugi rzut, nie? A, ci powiem, to jest woda. Nie, pstrąg, to jest pstrąg, czuję, jak napierdziela głową. Nie? Mały, mały. To nie oczekuję na... Nie, pstrąg. Ręka namoczona. Zobacz, drugi rzut. Zobacz, jaka blacha wielka, nie? Ręka namoczona, zapałem go suchą ręką. Nie wiem, czy zauważyłeś. Ale jaki ciemny. Dobra, uciekaj. Poszedł, nawet nie zaprezentowałem cię. No, ale dobra. Jest luksus, drugi rzut. Druga ryba. Też moje psem rzucasz? Już zeszło tu na 9. Mówię ci, no, koper, nie? Kolorist. Też nie przesadzajmy. Amazing. Jest. Jest. Lub strąg. Ty daj podbierak. Daj podbierak. No, na czwórkę, nie? Ale widziałeś, jak zapierdzieli? Ja przez chwilę to nie wiedziałem, co. Dobra, uciekaj. Ty, zawołał. Nie żartuj. Pstrąg. Ja pierdzielę, coś ty odwalił. Chcesz do tego podbieraka, bo to on się popierdzieli. Ale jaki ładny, ty. Może sobie teraz zdjęcie nim porobić, ty rzeźniku jedno. Później oczywiście kilka wyjazdów na różne łowiska. Byliśmy w sumie na 4 różnych jeziorach w maju. Udało się połowić jakieś szczupaki, nieduże. Była to drobnica, jeden większy, który tam się zapiął. Oczywiście niestety na lekką wędkę, na ultralighta do 10 gram. Nie udało się tej ryby wyholować. Prawdopodobnie mam chyba jeszcze nagranie, to wam teraz pokażę przebitki z tego holu. Jak zwykle, na grubo nic. No i zszedł. No i kolejny wyjazd weekendowy. Też to była inna woda. Oczywiście z nastawieniem na wielkie szczupaki. No i znowu porażka. Znowu porażka. Duże szczupaki w ogóle nie odpaliły. Połowiliśmy jakieś małe ryby. Nie wiem, nie pamiętam dokładnie ile sztuk. Może 4, może 5 szczupaków przez 2 dni praktycznie łowienia. Zauważyliśmy, że to była końcówka tarła okoni. Bo konie też nie chciały współpracować, próbowaliśmy łowić okonie. Udało się chyba złowić jednego czy dwa. Zacznijmy od tego, że na duże przynęty w ogóle nie było brań. Jedną rybę udało się złowić chyba w pierwszym tygodniu czerwca dopiero w trollingu. Ryba 98 cm. Pierwszą rybę złowiłem właśnie na kanibala 8-centymetrowego, bo to szczupak tam około 80 cm. I myślałem, że to był po prostu przypadek, bo wpłynąłem w tą miejscówkę, rzuciłem z pierwszego rzutu branie, więc myślałem sobie tak, że ta ryba by wzięła prawdopodobnie na większą przynętę też. Ale niestety, i to był mój błąd, myśląc w tych kategoriach. Ale coś tutaj się dzieje, coś tu puknie, zawinie ogonek. Już ta guma ledwo żyje. Nie guma jak guma, ale główka z hakiem. O, tam płciutko chyba rzuciłem.
Nie, jest. Ha, kurde, zobaczcie. O, to znowu ładne. Czekaj, popierdoło. Ja tu rzucałem, słuchajcie, wcześniej na większe przynęty i nie było tu puknięcia. Kurde, przypłynąłem z tą popierdółką małą i się zaczęły brania. Będzie chyba największy z dzisiejszego dnia. Podbierać, przygotować. Tego nawet nie odbiję. O Jezu. Ta ryba 102 cm została złowiona dwa razy, tydzień po tygodniu, także w odstępie 7 dni. W tym samym miejscu ona uderzyła, fakt, na inną przynętę, bo w pierwszym tygodniu ona wzięła na kanibala 5-calowego, w drugim tygodniu na kanibala 8-centymetrowego. No nareszcie udało się, ryba 102 cm, na sprawdzoną przynętę, tutaj nie ma żadnych tajemnic, gdzie ona jest, gdzie jest ten kanibal, gdzie jest wędka, tu, na kanibala 12-centymetrowego, ten krawcik, Fire Tiger, już nie pierwsza metrowa ryba na to wyjechała, kilka mi się spięło, pamiętam też na tą gumę. No i na tą lekką wędkę, od Westina, W3 do 15 gram, jak widzicie dała radę, jak na razie to jest największa ryba na tą wędkę. Wcześniej to miałem chyba ryby około 90, a dzisiaj w końcu 102 cm W3 dała radę bez większych problemów. No, bez większych problemów. Problemy lekkie były, ale się udało. Kanibal 8 cm, główka 5-gramowa, hak 2. No taki zestaw dzisiaj łowię. Kto by pomyślał, że będę na takie popierdółki takie fajne ryby wyciągał, no ale tak niestety jest, nie chcą brać na te duże przynęty. Jest. Oj, puścił. Ajajajaj. Ale nie wiem, czy to nie był okoń, albo szczupaczek. Zobaczę za końcówkę. Kanibalek niedługo spadnie. Jeszcze parę rzutów chyba wytrzyma. Myślę, że to był mały szczupaczek. Jest rybsko. O! Nie wiem, czy duży, czy mały. Ciężko powiedzieć na tą wędkę, bo to może być i 80, to może być... Oj nie, to jest ładna ryba. Na pewno. Tu jest ładna ryba.
Zobaczcie, co zostało z tego kanibala, co ten szczupak z nim zrobił. I z hakiem. No cześć. Za tydzień już wyjeżdżamy na kolejny wypad weekendowy z Radkiem. Tam wielkie nadzieje na wielkie szczupaki, ale zobaczymy, co się wydarzy. Dzięki, do następnego. Cześć. No weź go do ręki, pokaż. No ładny jest, zobacz. To jest taki większy. Naprawdę ładny. Taki 4-5, nie? Duża przynada, duża ryba.